Rozmowę powinno się zaczynać od miłych tematów, ale ostatnio miło nie jest, jeżeli chodzi o kieszenie Polaków. W związku z tym chciałem się dopytać o ten słynny już owiany dla niektórych złą sławą dodatek węglowy i rozwiązania gospodarcze, które proponuje nam rząd w walce z inflacją. Czy Polacy powinni mieć nadzieję na to, że w najbliższym czasie ceny przestaną rosnąć, że inflacja przestanie rosnąć, czy jednak rząd dolewa oliwy do ognia? Nie, no tutaj jest dosyć jednoznaczne to, że rząd rzeczywiście działa proinflacyjnie, a nie antyinflacyjnie. I rzeczywiście na to, że inflacja jakkolwiek będzie spadała, nadziei żadnej nie ma w momencie, gdy rząd prowadzi kolejne projekty socjalne, które powodują, że musi dodrukowywać pieniądze. Swoją drogą z tym dodrukiem pieniądza to też tak nie jesteśmy tego w 100% pewni, ponieważ właśnie ta inflacja, jak uczył nas Milton Friedman, jest najobrzydliwszym ukrytym podatkiem, ponieważ im wyższa inflacja, tym większe wpływy z podatków do kasy państwowej, a więc jak premier mówi, że stan finansów państwa jest bardzo dobry, no to jest duża szansa, że nie kłamie, to znaczy takie pieniądze, jakie oni teraz dostają dzięki temu, że inflacja jest wysoka do kasy państwowej, to takich pieniędzy nigdy nie oglądali i nie mogli o nich sobie nawet śnić. Więc okradają Polaków po prostu. Inflacja jest czymś, co okrada Polaków przez wysokie ceny i wysokie podatki. Dzięki temu rząd może sobie pozwolić na więcej. No i teraz te 3000, które będą dostawali wszyscy, którzy opalają węglem. Jeszcze mamy zapowiedź od pani minister Moskwy, że i pozostali otrzymają. Nie 3, ale niektórzy 2, niektórzy 1000. No to jest projekt na kilkadziesiąt miliardów złotych, które muszą zostać jakoś, znaczy rozdysponowane muszą być, ale pytanie, skąd będą wzięte, bo na to odpowiedzi oczywiście nie ma, ale my wiemy skąd, no właśnie z tej inflacji i właśnie z dodruku. Także inflacja będzie sobie hulała. Wszelkie zapowiedzi mówiące o tym, że będzie jakkolwiek tłumiona albo będzie spadała, no nie mają pokrycia w faktach. Także niestety będzie źle. Niestety będzie źle.